Witam serdecznie państwa. Co się dzieje ze złotem, co się dzieje na rynku nieruchomości, co się dzieje z dolarem? Mamy bardzo ważny w danym momencie, bardzo ważny okres, w którym dolar amerykański bardzo mocno traci do złota, traci do srebra, a nawet złotówka się troszeczkę umocniła do dolara amerykańskiego. Jeżeli państwo obejrzeli wcześniejsze filmy, to wiedzą, że złotówka jest najmocniejsza. Proszę zobaczyć od roku 2000 21., no, nie za mocno najmocniejsza, ale najmocniejsza. Proszę zobaczyć 4.83. Weźmy, e, sprawdźmy tutaj wykres minutowy, no i proszę zobaczyć 3.83 e, z kawałkiem, prawie 3.84, no ale weźmy już te 3.83 e, i kiedy mieliśmy do czynienia z 3.83, zmniejszamy, znaczy się powiększamy wykres na dzienny, proszę bardzo, e, dzienny, e, kiedy mieliśmy taką sytuację, widzimy, że na wykresie dziennym nie widać mocniejszej polskiej złotówki do dolara amerykańskiego to jest wszystko ważne, szanowni państwo, bo trzeba ludzie ciągle sobie zadają pytanie, czy kupić złoto, czy kupić dolary, czy kupić może nieruchomości czy zaciągać wysoko oprocentowane kredyty i inwestować w przecenione nieruchomości, a może złoto już jest za drogie i w ogóle nie opłaca się kupować złota, szanowni państwo, bo zaraz zapadnie się o 50% bo przecież taka sytuacja też może mieć miejsce jeżeli, szanowni Państwo na przykład wprowadzi się podatki na złoto, jeżeli podwyższe się mocno oprocentowania i tak dalej, i tak dalej no jest wiele aspektów, które mogą się wydarzyć, zatem proszę zobaczyć, jeżeli chodzi o dolara amerykańskiego, no to tutaj mamy miesięczny wykres i nam pokazało od razu 30 lat miesięczny za daleko, weźmy sobie tygodniowy, no i widzimy szanowni Państwo, wykres 3,83. No i ostatni raz. No, we wrześniu, 3 lata temu. We wrześniu, 3 lata temu, dolar amerykański kosztował 3,83,84. To wtedy polski złoty był tak samo mocny jak dzisiaj, tylko że wtedy polski złoty też był zawalony. Mówmy sobie, szanowni państwo, wprost, był totalnie zawalony. Szanowni państwo, czy polska złotówka zaraz drastycznie się umocni? Czy będzie kosztować dolar 2 zł, 3 zł? Bo proszę zobaczyć, w 2018 roku mieliśmy sytuację, w której dolar kosztował 3,29 w 2014 roku dolar amerykański kosztował 2,97 czyli żadne 5, żadne 4 a 2,97 no ale proszę zobaczyć tutaj w roku 2011 amerykański dolar kosztował 2,63 a w roku 2008 szanowni państwo dolar amerykański kosztował 2 zł, w kantorach płacono 180 złotych za 100 dolarów amerykańskich takie były czasy takie były czasy, czy my możemy się tego spodziewać, co się teraz będzie opłacało, spróbujemy ułożyć Szanowni Państwo, tego składankę oczywiście na samym wstępie powtarzam po raz set tysięczny raz to jest wszystko, Szanowni Państwo, wideo edukacyjno-informacyjno-naukowe rozważamy, myślimy co z tego wyniknie druga strona, że moje prognozy się sprawdzają, ale prognozy to prognozy też mają nazwę prognozy, jedna, jedna jedna strona, że to wszystko jest edukacyjno-informacyjno-naukowe e, wideo nie namawiam nikogo do kupowania, sprzedawania złota dolarów, robienia czegokolwiek, zaciągania kredytów, sprzedawania swoich nieruchomości, robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi, wszystko szanowni Państwo edukacyjno-informacyjno-naukowe treści. Druga sprawa, że te moje prognozy przepowiadnie i, i są po prostu trafne. E, tak więc, szanowni Państwo, temat dzisiaj taki troszeczkę rozszerzony, a za Razem skondensowany, bo na to pytanie e, dawno nie odpowiadałem. Coraz więcej jest nas na kanale, jest nas ponad 10 tysięcy. Wszystkim dziękuję tym, którzy są razem ze mną. E, ponad 10 tysięcy ludzi to jest już dużo, no ale pamiętajmy, że znaczna część ludzi nie subskrybuje kanału, mimo tego, że ogląda. E, tak to już właśnie na tym YouTubie jest. U mnie i tak bardzo duży odsetek oglądaczy subskrybuje, bardzo duży. Zatem e, wszyscy, którzy oglądają, e, fajnie by było, gdyby zasubskrybowali. Będę bardzo wdzięczny, to mi naprawdę pomoże. Będę tworzył coraz lepsze treści i wszyscy na tym skorzystamy. Przecież, prawda? Przecież o to chodzi, żebyśmy na tym skorzystali. Tak więc zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału, klikania łapeczek w górę, merytorycznego komentowania. Zapraszam szanowni państwo do rozpowszechniania tego wideo na swoich social mediach, na swoich messengerach, na swoich whatsappach, na swoich komunikatorach, mailach, SMS-ach, social mediach z tego linku nauczyciele mogą puścić ten film z YouTube'a na YouTube'ie, z YouTube'a ja pozwalam, na YouTube z YouTube'a, prawda, z tego linku, swoim uczniom, wykładowcy swoim studentom, pozwalam także studentom i uczniom swoim puścić to nauczycielom i wykładowcom. Możecie to puszczać na uniwersytetach. Proszę bardzo, na szkołach wyższych, politechnikach, liceach. Proszę bardzo, ile dusza zapragnie. Szanowni Państwo, tylko z tego linku na YouTube oczywiście i oczywiście bardzo proszę o subskrypcję. Taki kredyt będzie to dla mnie bardzo przyjemne, jeżeli ktoś pokaże, no ale dzięki temu. Subskrybuje i także prostu żeby inni zasubskrybowali, aby mieli tą swoją wiedzę, żeby mieli ten dostęp, prawda? Żeby nie byli pakowani medialną papką, która Polaków zwyczajnie odgłupia, ogłupia o dziesięcioleci. Bo nam Polakom się wydaje, że rzeczywistość jest taka, je, jaka jest, jaką my widzimy, ale w rzeczywistości inna, inne narody to widzą inaczej. Inne narody widzą w ogóle inaczej, inaczej rozmawiają, inaczej robią, a my, gdy, gdy ja mówię o takich rzeczach, co robią inne narody, mądre narody, co robią, to my się boimy w ogóle o tym rozmawiać, no bo to zgroza, jak to tak, to tak, tak jesteśmy zmemlani, tak jesteśmy otępieni, zastraszeni. 300 lat niewoli, szanowni państwo, zaborów, no i wcześniejsze y, setki lat pańszczyzny zrobiło y, swoje, po prostu, po prostu z naszymi umysłami i masowa y, y, Oczywiście ucieczka milionów Polaków z Polski, no bo przecież, wiecie, tak się mówi, że o, Ukraińcy uciekają z Polski, no ale, szanowni państwo, czy Rosjanie uciekają przed Putinem? Ale, proszę państwa, przez 30 lat z Polski wyjechało bodajże 4 czy 5 milionów Polaków, następne miliony Polaków urodziło się za granicą. No i tak to właśnie jest. No i tyle, no i tak wszyscy wyjeżdżają. No ale przechodzimy, szanowni państwo, do tematu, co się opłaca nieruchomości, złoto, jak to będzie wyglądał, jak będzie wyglądał dolar amerykański. Przede wszystkim musimy postawić sobie, szanowni państwo, sprawę jasną. Nie wszystko jest dla wszystkich, nie wszystko jest dla wszystkich, każdy ma inną sytuację, każdy ma inne możliwości. Tak jak powiedziałem, to jest wszystko wideo edukacyjne informacyjne na bazie naukowej, aby ludzie zrozumieli sens, sens w ogóle... Tych rynków finansowych, co to się dzieje, tej całej gospodarki. E, e, tak więc przechodzimy dalej. Tak? W Polsce, na przykład, widzicie, opowiada się nam o wielkim wzroście cen nieruchomości. O wielkim wzroście cen nieruchomości w Polsce się opowiada, ale jeżeli szczerze zobaczymy, na przykład, to pokaże wzrost cen nieruchomości do takiego papierka, który nazywa się dolar amerykański. Ale zanim to pokażę, szanowni państwo, wezmę swojego ukochanego łyka kawy. No, i jedziemy. Szanowni Państwo, to nie był łyk, to był półszklany. Ale cóż tam, e, jedziemy. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć. Wzrost cen nieruchomości. Ma, ma, mówi nam się, że ceny nieruchomości wzrastają w Polsce. Tak, jako tako wzrastają, tylko że ten wzrost cen nieruchomości. W znacznym stopniu jest bardzo, ale to bardzo zakłamany. Dlaczego jest zakłamany? Ano, dlatego, że w tym samym czasie, gdy ceny nieruchomości w złotówkach rosną, to nie do końca rosną przecież w dolarach. A, a czasem w ogóle nie rosną, tylko stoją, a czasem i spadają. I tutaj właśnie ten wykres dolarowy idealnie. Pokazuje, co się dzieje z nieruchomościami, z cenami nieruchomości w Polsce do dolara amerykańskiego, czyli tego, co na świecie każdy przyjmuje, czyli dolarki, prawda? Bo wiecie, nie każdy chce funta, nie każdy chce euro, tam złotówki jeszcze mniej ludzi chce, jakiegoś tam juana chińskiego, czy jena japońskiego, czy tam tym bardziej ruskiego rubla, czyli turecko, no tam boża się boże, prawda? Ale yy, no, dolara każdy weźmie, prawda? Tak więc. Jeżeli chodzi o dolara amerykańskiego, no to proszę zobaczyć, nam się wkręca tutaj, prawda? proszę Nam się wkręca, że no, ceny nieruchomości w Polsce rosną i się pokazuje pewnego rodzaju dane, które są w znacznym stopniu zwyczajnie zakłamane, bo ze złej perspektywy są przedstawiane. No i proszę zobaczyć, ja to ciągle pokazuję. Tu są też nowi ludzie, więc ja to powtórzę. Proszę zobaczyć, w 2008 roku dolar amerykański był po 2 zł. Po 2 złote. W kantorach w, kanto, w kantorze powiedzmy za 100 tysięcy dolarów amerykańskich tutaj, tutaj, prawda, za 100 tysięcy dolarów amerykańskich w 2008 roku dostałbyś tylko 190 tysięcy złotych powiedzmy. Powiedzmy, gdybyś zapłacił tylko 10 tysięcy tej prowizji, tego spreadu w, powiedzmy w banku czy w kantorze. Przy 10 przepraszam, przy 10 no tutaj przy 5% prawda? Powiedzmy 190 tysięcy złotych. I o to chodzi, że w 2008 roku bardzo dużo nieruchomości w Polsce właśnie kosztowało 200 tysięcy złotych. W 2008 roku bardzo dużo nieruchomości w Polsce kosztowało, szanowni państwo, 200 tysięcy złotych. Czyli kosztowało 100 tysięcy dolarów. 100 tysięcy dolarów. To było 100 tysięcy dolarów. Wiele z tych nieruchomości miało wzrosty, trajektoria wzrostu, takie jakie w Państwu teraz pokażę. Następnie ta nieruchomość, cena tej nieruchomości wzrosła na przykład do 280 tysięcy, czyli tutaj. Następnie ta cena nieruchomości wzrosła do 340 czyli tutaj. Następnie ta cena nieruchomości od tego 2008 ro roku wzrosła e, do 420 tysięcy, czyli tutaj. I następnie cena tej nieruchomości wzrosła do ilu? Do 500 tysięcy. Tak? czyli mamy wzrost cen nieruchomości. Mamy wzrost cen nieruchomości w Polsce. Mamy nieruchomość, która w 2008 roku, tutaj, gdzie ten krzyżyk rysuje, kosztowała 200 tysięcy, tylko że ona sobie rosła i wzrosła z 200 tysięcy na 500 tysięcy. Czyli kosztowała 100 tysięcy dolarów w 2008 roku, a w 2000. 22 ile kosztowała? Też 100 tysięcy, bo polska złotówka się zawaliła. Bo polska złotówka, szanowni państwo, bo dolar amerykański w 2008 roku kosztował 2 zł, a w 2022 roku kosztował 5 zł. Więc mógł ktoś mieć nieruchomość w 2008 roku za 400 tysięcy złotych równowartość 200 tysięcy dolarów. I ta cena nieruchomości teoretycznie, znaczy teoretycznie, mogła wzrosnąć do miliona złotych, tak? ale to jest w 2022 roku, ale to jest dalej 200 tysięcy dolarów. Czyli taki człowiek w ogóle nic nie zarobił. Taki człowiek w ogóle nic nie zarobił, bo to było 200 tysięcy dolarów. W 2000, 400 tysięcy złotych to było 200 tysięcy dolarów. No i 10 milion złotych to też jest 200 tysięcy dolarów. Tylko, że w 2008 roku za 200 tysięcy dolarów, czyli 400 tysięcy złotych, można było bardzo dużo kupić. A dzisiaj, a w 2022 roku już znacznie mniej, teoretycznie. Teoretycznie mówię, bo można kupić więcej, ale trzeba to rozumieć. Trzeba to rozumieć, tak? Czyli właściwie cena nieruchomości ani nie poszła do góry nominalnie w dolarach amerykańskich ani nie spadła, tylko że ta nieruchomość się postarzała. Trzeba było ją ogrzewać, trzeba było ją naprawiać, w niej mieszkać, prawda? Możesz sobie powiedzieć, no tak, ale ja ją wynajmowałem, ale ile żeś czasu stracił na naprawę, na bieganie za tym i tak dalej, prawda? Więc tak, ceny nieruchomości, szanowni Państwo, są dobre do inwestowania. Inwestowanie w nieruchomości jest dobre jako jeden ze składników robienia biznesu i inwestowania. Ja to ciągle Jako dywersyfikacja, prawda? Jedna z, z dywersyfikacji, jedna z źródeł, zdywersyfikowanych źródeł, żeby się wzbogacać. Oczywiście taka nieruchomość mogła wzrosnąć. Wie, wiecie, no oczywiście mogła być sytuacja, w której dana nieruchomość kosztowała 200 tysięcy złotych w 2008 roku. Jakimś cudem dzisiaj kosztuje 1,5 czy 2 miliony złotych. No ale zastanówcie się, czy ona kosztuje te 2 miliony złotych, tak? No i dlaczego ona na przykład kosztuje 2 miliony złotych, lub też ludziom się wydaje, że kosztuje 2 miliony złotych, bo polska złotówka została przede wszystkim A, 150% osłabiona, 250% swojej wartości z 2008 roku, ósmego. B, na masową skalę były rozdawane kredyty 0%. 90 tysięcy 2% niebezpiecznych kredytów Mateusz Morawiecki rozdał, Glapiński obniżył oprocentowanie do prawie zera no i jeszcze jest dodatkowych kilkanaście takich instrumentów które dotują zagraniczne banki zagranicznych deweloperów, zagraniczne korporacje, które pompują te ceny nieruchomości tak? więc generalnie Gdyby nie było tego wszystkiego, wiecie, gdyby nie było tej całej pompki kredytowej, bo te pieniądze, które Mateusz Morawiecki razem z Kaczyńskim przez 8 lat i teraz uskutecznia to Tusk z Hołownią i Kosiniakiem Kamyszem, prawda? Na to to wszystko obserwuje Duda. Gdyby te pieniądze zamiast właśnie wypopowanie tych cen nieruchomości, w rozdawanie tych pieniędzy zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom, te nieruchomości i tak by się budowały. Może nawet lepsze. A może nawet więcej, naprawdę. Eee, szczerze, tylko że za pieniądze inwestorów, za pieniądze kupujących, za pieniądze ludzi i korporacji. Tylko że te nieruchomości były budowane za pieniądze kogo? Polaków, a na co Polacy płacą swoje podatki? Polacy płacą podatki na szpitale, na drogi, na szkoły dla dzieci. Chociaż ja uważam, że no, szkoły powinny być prywatne. W szpitale w znacznym stopniu powinno być ba bardzo dużo prywatnych, dobrych szpitali, prawda? Yy, nie wiem, czy się da zrobić tak w naszym społeczeństwie, żeby były tylko same prywatne, chyba się tak nie da, ale problem jest taki, że w Polsce nawet prywatnych szpitali właściwie nie ma takich pełnoprawnych, prawda? Ja uważam, że takie powinny istnieć, nie istnieją, trudno, prawda? Yy, no, to, no to płacimy, taki jest system, już nie będę na tym po polemizował, czy to dobre, czy złe. No ale mamy sytuację, w której no, my płacimy te podatki na szpitale, szanowni Państwo, na lekarzy, na pielęgniarki, płacimy te podatki na drogi, płacimy, szanowni Państwo, te podatki na szkoły. No tak już to wygląda. Ale Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda, teraz Tusk i wcześniej Tusk też, te pieniądze nam zabierają. I dają zagranicznym bankom, zagranicznym korporacjom, zagranicznym deweloperom. I oni to te pieniądze wypompowywują. No i tyle. Tak to właśnie wygląda, prawda? Więc gdyby, szanowni państwo, te ceny nieruchomości są tak przecenione w Polsce, tak? Gdyby, wyobraźmy sobie, i teraz właśnie jest kwestia złota, prawda? Widzimy, do dolara amerykańskiego złotówka się totalnie zawaliła. Dolarów amerykańskich. Nieruchomość warta 200 tysięcy, która wzrosła do 400 tysięcy w 2022 roku, to jest to samo. Jeżeli straciła dzisiaj 20%, to też jest 100 tysięcy dolarów. Nieruchomość za 200 To jest ciągle 100 tysięcy dolarów. To jest ciągle 100 tysięcy dolarów, tylko widzicie. No ta, takie to inwestowanie w te nieruchomości jest, które w ten sposób ktoś inwestuje, bo inwestować w nieruchomości. To można na 158 sposobów. 158 yy, yy, Polacy znają, ty, głównie inwestują na 3,5 sposobu, taki znany, prawda? I dlatego to są to takie to znaczy patologie, tego, są po prostu bezsensownie walą pieniądze w coś, co nie ma sensu, nie? Nie, inwestowanie w nieruchomości jest dobre, jeżeli się to rozumie. Tak samo inwestowanie w giełdę może być dobre, jeżeli się to rozumie. Wiecie, jest dobre być lekarzem, jeżeli się jest lekarzem, prawda? I się to rozumie, bo. No to jest proste. I tutaj zamkniemy tą sferę tego niezrozumienia. Polsce, czym w ogóle jest rynek nieruchomości i na jakim podłożu rynek nieruchomości yy, się buduje, rośnie? Na jakiej ściółce kto go podlewa? Dlaczego i po co? Prawda? No i oczywiście no, te, te, te ceny nieruchomości zostały dodatkowo napompowane przez kilka milionów ludzi, którzy yy, uciekli przed tym, co się tam dzieje. Prawda? Yy, Którzy dostali pieniądze na masową skalę od Morawieckiego. Eee... No i tyle. Czyli to wszystko w ogóle nie ma jakiegokolwiek takiego sensu na dłuższą metę. To można utrzymywać w ten sposób, ale właśnie będzie trzeba zabierać pieniądze ze szpitali, ze szkół i z dróg. A Morawiecki to najlepiej umie. Morawiecki, Kaczyński i Duda właśnie najlepiej to umieją, nie? No, zresztą po roku, po roku, po roku, po roku rządzenia e, przez Tuska, ha, Hołownię i, i Kamysza, to no, jest właściwie to samo, prawda? W znacznej stopniu trochę coś tam ukrócili, ale pieniądze dalej wyciekają na masową skalę. Na masową skalę, Szanowni Państwo, jak nie dla zagranicznych banków i zagranicznych deweloperów, to w producentów y, pomp ciepła, które się rozwalają po dwóch latach. Rozumiecie to na masową skalę. Na masową skalę, przecież teraz zabronili na przykład yy, zakazują kominów, pieców, drewna węgla. I co? Rozdają pieniądze, yy, rozdają pieniądze, jednym dają, drugim nie dają, a tym, którzy nie rozdają i nie dają, no to każą im kupować. No to, to jest my w danym momencie, to już, już taka do takiej skali doszliśmy. Że to tak trochę dobro, dobrowolnie wcześniej było, a teraz jesteśmy pod gospodarczą, taką okupacją, gospodarczą okupacją Unii Europejskiej, która wyniszcza, która chce nas zamrozić, ona chce nas zagłodzić, oni nas zagładzają i oni nas zamrażają. Za półtora miesiąca będzie zima minus 20 stopni, szanowni państwo. No, a oni zakazują w co następnej gminie, w co następnym mieście pieców. Ja jestem za czystym powietrzem, jak najbardziej. Jestem za czystym powietrzem, ale. Wiecie co to, co się w danym jesteśmy pod okupacją gospodarczą, samowolną, po dobroci nie zrobiłeś, to teraz będzie... No, to co się dzieje, ludzie tego nie rozumieją. Na masową skalę, ale to nie są tylko pompy ciepła, prawda? To nie są tylko pompy ciepła, typu yy, masz zakaz prowadzenia na przykład samochodu, takiego i takiego. No to musisz kupić samochód jakiś dotowany z kawałkiem ze swojej własnej pieniądze, nie z Chin elektryczny, czy to, czy tamto, czy rowery czy... To na masową skalę są nam wyrywane pieniądze... Na modernizację naszych własnych rodzin. Zrozummy, rodzina to jest. To rodzina mieszka w gospodarstwie domowym, to się tak fachowo nazywa. A oni udają, że nie. Jest gospodarstwo, szanowni państwo, domowe, jest gospodarstwo rolne, szanowni państwo, jest firma, tak? No i mamy gospodarstwo domowe i ludzie zarabiają pieniądze i oni, gospodarstwa domowe. Same z siebie, tak jak to działa na przestrzeni setek tysięcy lat, same z siebie się modernizują. A jak się nie modernizują, no to przepadają, prawda? Ale jest to normalne, że się modernizują. No ale te pieniądze właśnie na modernizację swoich własnych rodzin, swoich własnych dzieci, swoich własnych domów i firm są na zarządów Donalda Tuska, Hałowni i Kosiniaka-Kamysza. Na masową skalę nam zabierane w coraz większym ZUSie, coraz większych podatkach, coraz większych odsetkach, coraz większej inflacji, zakazach, nakazach. A tak w ogóle to, jak będziesz niegrzeczny i coś napiszesz na Facebooku, tam widzę, że bardzo cieszą się, Szanowni Państwo, bardzo się cieszą, bardzo się cieszą, w wielkie, w tym w Polsce, jak to w Wielkiej Brytanii za Pisanie na Facebooku, jakichś tam nieprawd, wsadzają do więzienia na 3 lata. Wiecie, no nie można generalnie kłamać, prawda? Nie można wichrzyć, nie można intryg, pro... no nie można. Za chwilę zapraszam na drugą część tego materiału, ale aby nie ominąć tego materiału, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu YouTube powiadomi cię tak szybko, jak jest to możliwe, o najnowszej, drugiej części tego materiału. Pozdrawiam, do usłyszenia, już wkrótce. Cześć.